Cześć, witajcie, witam serdecznie. Tu Lopek. Zgodnie z umową przedstawiam ja wszystkie typy wozów, którymi jeździłem albo które mam w ogóle w garażu. Dlatego nie będę kombinował jakieś utrudnienia, coś do tego. Najprostszy szybki wyścig, najprostszy sposób. Dijon Prenom. Ten tor na pewno sobie wybiorę. A dlaczego? A dlatego, bo w normalnym cyklu pucharowy kariery następny tor będzie właśnie Dijon Prenom. A teraz wózki. Tym już jeździliśmy. To już znamy. Tym jeździliśmy. Tym nie jeździliśmy, ale ten mnie tu ciężko podnieca. Powiem wam szczerze, że jechałem w ustawieniu trudniejszym i kończyłem, ale to jest to, że ja jedę na nagóstwo. Nie chce mi się po prostu trenować, nie chce mi się brać udział w klasyfikacjach i dlatego zaczynam z ostatniej pozycji. No i dlatego wybierzemy sobie łatwiejszą opcję. Prosimy łatwiejszą opcję. A czy my mamy łatwiejszą opcję? No. Tu mogę zmienić, ale czy mogę zmienić? Chwila, moment. Dobra, wszystko w porządku. Wszystko w porządku. Się bałem, że nie będzie mi w te wskaźniki chudny nie będzie działał. No bijada, jakby on mi nie działał. Sprawdzamy, ile paliwka. Chociaż my tylko 5 kółek robimy, to my wręcz sobie wylejemy trochę paliwo, chociaż nie. Niech on sobie będzie cięższy może, co? On ma takie kopyto, ten wózek. Niech on sobie będzie cięższy. Tak zostawimy. No niech tak będzie. W połowie tu trochę nadsterowności. Następne sesje idziemy do wyścigu już. A co? No fajnie to wygląda. Dobra, to jedziemy. 5 kółek może za dużo. Za długi film będzie. 3 kółka. Ale piękna korweta jest przed nami. No, jedziemy, jedziemy. No patrzcie, no co, ja będę ją tak pchał cały czas? Mam nadzieję, że słońce nam się nie schowa, to nie, jeszcze mamy światła. Dymi się. Kurde. Tak powoli się zbliżali, a na końcu jak szybko się zbliżyli do mnie. Ejejejej, poluta. Ja zapomniałem, że to jest taka moc, że w oczach... Jezu, co za tor! W cyklu pochwalowym byłem na tym torze, ale nie było takiego... Asfalt to był asfalt, a tutaj zobaczcie jakie kolorki. Gdzie? Jezu, ostrożniej, dobra, Wojtek, spokojnie, ja za dużo się rozbijam na początku. Jeszcze mam światła, dobrze. Dobra, spokojnie, chciałem wyprzedzać, chciałem być z tyłu, no to trzeba to respektować. No ma to kopyto, przecież to jest moc, ludzie. Ja się przestraszyłem, jak pierwszym razem jeździłem. Ale mam dopiero co się skończyło w telewizji i był wyścig samochodów w sobotę, przed południem, właśnie tych starych z lat 60. I były te GT 40, mówię, Jezu, ja to znam. I oczywiście GT 40 wygrało. Za bardzo się rozwijam. No, należało mi się. Dzięki kolego, że mnie trochę stuknęłeś. Chętnie bym zrobił trochę pauzę teraz, wiecie. Żeby za długo. O, tak to jest w trybie początkującym. No. Widzicie, jestem za dobry. Aha, jestem bardzo dobry. Już straciliśmy pozycję. No i tak to. I tak się rozbijam cały czas. To co zarobię, to zaraz tracę. A ja właściwie chciałem się cieszyć tym wozem. No jest wspaniały, no jest moc.
Jest to beda. Jestem aż przerażony. On nie daje sobie rady z prowadzeniem. Jak na tą grę. Nie potrafię spokojnie jechać, zwłaszcza od początku, tylko niepotrzebnie się szarpie, rozbija. To co zarobię, potrafię być 10, 12, a później natychmiast to jakiś głupi, zwykły, jakiś udarczyca, w takim wpychaniu tracę wszystko. No tutaj mamy kilka okrążeń, ale w normalnym wyścigu mamy 20 kółek, ja też tak. Nie panuje nad nim. Zrobię trochę pauzę, kochani, i zobaczymy się pod koniec. Witam ponownie. No tak jak mówiłem, jest moc, jest potęga. Ciężko mi zapanować nad tym wozem. Oj, ciężko. Często tracę przytomność, przyczepność. Nie wiem jak jest z tym hamowaniem. Wydaje mi się, że są słabe hamulce, kurde. No nie daję sobie rady, no. No to auto rządzi mną trochę. Boję się wręcz dodawać gazu, wiecie? O, troszkę tylko i nie dodawałem gazu, już mnie śmiga nawet na zakrętach. No jeju, jeju, to był najciężniejszy mój skręt. Wyprowadza, ale jazda poniżej krytyki. Wiecie, na czym wygrywam? Tylko przy tym wozie, tylko na tej mocy. Że ma odejście. A siedzi Polszak za mną. O, o. I coś takiego wystarczy i już Polszak jest przede mną, nie? Tak, on nie panuje na tym. Na ostatniej prostej, proszę bardzo. Dlatego nim nie jeżdżę, no. Być może jakbym więcej pojeździł. No ale jest maszynka, którą warto obejrzeć, nie? Warto było to obejrzeć, naprawdę. Jak ktoś to opanuje, to... ma niesamowitą moc. Bardziej czule pewno trzeba je traktować, no. Nawet nie chyba, a na pewno, no. No, zobaczymy jeszcze okrążenie zjazdowe. No, ładne, ładne jest autko. Bardzo ładne. Powiem wam, jak już odpaliłem sobie GT2. No kurde, jest troszkę prościej, bo jest lekkie trakcja i trochę ABS-u, jest trochę łatwiej. Aż mi żal ściska, jak patrzę na to auto. Kurde, że ja nie mogę je opanować. No. Bo wtedy to... i najdroższe z nich wszystkich. Z tych wszystkich, które są w grze. No dobra, nie ma co. Nie ma co przedłużać. Ładnie nam się autka prezentują jeszcze na koniec. To nadal ja jadę, tak, tak. No tyle, że ja już nie kieruję. Taka jest prawda. Fajne są te ujęcia z telewizji, nie? Dobra.
to by było na tyle, nie? To trzymajcie się, do miłego. Znowu jakieś autko. Zrobimy jakąś kolejną innym autem. Na razie, cześć.